Cześć! Czy macie czasem tak, że chcecie dowiedzieć się, jak dobrze zaparzyć kawę, albo dostaliście coś na urodziny i nie macie pojęcia, co to za urządzenie? Zaglądacie wtedy na jakiegoś bloga czy kanał poświęcony kawie, a po kilku minutach kończycie z głowy. Mamy obecnie setki sprzętów do parzenia kawy. Są bardzo proste i te super skomplikowane. Yy, takie tanie, no i te kosmicznie drogie. Jak się do tego zabrać, żeby to sobie wszystko poukładać? Zostańcie chwilę, może pomogę. Spróbujemy spojrzeć na temat z lotu ptaka i posługując się tą metaforą, zaczniemy od gęsi tybetańskich, bo one latają najwyżej ze wszystkich ptaków. Otóż z tej perspektywy, bez względu na to, na jaki sposób parzenia kawy się zdecydujemy, to właściwie zawsze chodzi nam o to samo. Chcemy z tych małych brązowych ziarenek wykraść to, co nam smakuje i służy: aromaty, kwasy, węglowodany, melanoidy, tłuszcze oraz inne związki chemiczne, np. kofeinę. No, i chcemy mieć to w formie płynnej, więc tradycyjnie używamy do tego wody. I teraz, na podstawie tego, w jaki sposób mieszamy tę kawę z wodą, możemy wyróżnić cztery podstawowe grupy metod zaparzania kawy. Oraz oczywiście nieskończenie wiele hybryd i wariacji na ich temat. I te cztery grupy to będą: filtrowanie, czyli metody przelewowe, dwa, metody ciśnieniowe, trzy, maceracja i cztery, gotowanie. Zacznijmy od metod przelewowych, które polegają oczywiście na odpowiednim przelaniu wody przez zmielone ziarna. Najbardziej typowym przedstawicielem będzie tu taki stary, dobry ekspres przelewowy podłączany do prądu, który na pewno kiedyś widzieliście. Podobnie działają inne akcesoria o takim lejkowatym kształcie, np. kality, dripery, takie sprytne składane lejki czy też kemeksy. Do oddzielenia fusów od naparu służą w nich filtry. Zwykle są papierowe. Ale mogą być też np. metalowe, tak jak w tym małym kemeksie. Do tych sprzętów polecam kawy jasnopalone i dość grubo mielone. O tym, co to znaczy dość grubo mielone i w ogóle jak tego wszystkiego używać, mówimy w innych odcinkach. Ale uwaga! Do przelewowych sprzętów należy też wietnamski fin, do którego kawę mielimy dość drobno i który nie ma dodatkowego wkładanego doń filtra. Kolejna grupa to metody ciśnieniowe. Gdzie wykorzystujemy ciśnienie, które powstaje po odpowiednim podgrzaniu wody. Tu mamy zarówno ekspresy kolbowe, takie wielkie jak z kawiarni, i te malutkie domowe, jak i sprzęty, które mają wbudowany w środku już młynek, na przykład takie biurowe. Urządzeniem ciśnieniowym jest też znana pewnie wszystkim kawiarka, czy inaczej moka. Do zaparzania ciśnieniowego polecam średnio lub ciemno wypalone ziarna i drobno lub bardzo drobno zmielone. Trzecia grupa to maceracja, która najprościej rzecz ujmując polega na moczeniu. Czyli zmielone ziarna moczymy w wodzie, a następnie się ich pozbywamy, by został nam czysty napar. Tak działa super popularny French press, czyli inaczej praska francuska, ale możesz też zwyczajnie zalać kawę w dowolnym naczyniu, odczekać kilka minut i przelać ją przez sitko. I to też będzie maceracja. Maceracją będzie też parzenie kawy w takiej skarpetce. O, ten egzemplarz przywiózł nam z Kostaryki Andrzej z Fairtrade Polska. Dzięki Andrzej. I to urocze ustrojstwo oprócz Ameryki Łacińskiej jest też popularne w Malezji. Do maceracji możesz użyć dowolnie wypalonego ziarna, wedle gustu, ale ważne, aby kawę zmielić grubo, bo inaczej przejdzie przez metalowy tłok, sitko czy przez tę skarpetkę. I ostatnia grupa to te metody, gdzie gotujemy kawę. I tu znów w skrócie, zalewamy zmielone ziarna wodą i je podgotowujemy, ale nigdy nie doprowadzamy do wrzenia. To ważne. Tu najbardziej popularny jest tygielek, wykorzystywany w Turcji, na Bliskim Wschodzie czy w Afryce Północnej. Tam do tak przygotowywanej kawy dodaje się często przyprawy czy cukier. To jest tak zwana kawa po turecku. I skoro jesteśmy przy kawie po turecku, to wspomnijmy jeszcze naszą polską zalewajkę, gdzie drobno zmielone ziarna zalewa się zwyczajnie gorącą wodą. To jest tak naprawdę taka trochę metoda na skróty tej samej metody. Stąd pewnie podkradziona od kawy po turecku nazwa. Do gotowania można użyć zialeń średnio yy, czy ciemnie wypalonych, ale zawsze bardzo miałko zmielonych. I pamiętaj jedno: kawa nienawidzi wrzątku. W gotowaniu chodzi o gotowanie, a nie o zagotowanie. Pamiętacie, że na początku wspomniałam o hybrydach? Spójrzcie, to jest AeroPress. Jest to sprytne połączenie metody ciśnieniowej, maceracji i przelewu. A o tym jak w tym zaparzać oraz o tym, że można macerować i przelewać także na zimno, dowiecie się z osobnych odcinków. Serdecznie Was zapraszam. Zapraszamy w podróż do źródeł smaku.